witam was w nowym filmie na kanale Unbridled Buffalo i dziś opowiem wam o największych dating skandalach w K-popie, chociaż zależy jak na to patrzeć, bo przypominam wam, a raczej podkreślam, że to, że ktoś chce być szczęśliwy i chce mieć własne życie prywatne, nie jest w żadnym stopniu skandalem, ale z jakiegoś powodu o niektórych związkach było bardzo, bardzo głośno i właśnie o tym wam dziś powiem. I tak doskonale wiem, że jest to film, który wam obiecałam kilka ładnych miesięcy temu, więc powinnam się wytłumaczyć, dlaczego on pojawia się dopiero teraz na kanale. To nie jest tak, że ja sobie go przekładałam, że mówiłam, zrobię to jutro, nigdy tego nie zrobiłam. Nie. Po prostu rok 2020 był nieprzewidywalny i nie był też, przynajmniej dla mnie, zbyt kolorowy, więc dużo planów nie wypaliło, w tym plan dotyczący tego filmiku, ale nadrabiam zaległości i przybyłam do was z tym oto odcinkiem, w którym dowiecie się, kto z kim i jak bardzo głośno o tym było. Ale skoro już tu jesteście, to przejdźmy do tematu, ponieważ jakiś dłuższy czas temu na naszym kanale pojawił się film o tym, dlaczego K-popowi idole ukrywają swoje związki. Jeszcze wcześniej na kanale pojawił się film o niewolniczych kontraktach idoli, gdzie powiedziałam, że K-popowi idole mają zakaz randkowania. On obowiązuje w koreańskiej branży rozrywkowej. Idole muszą się do tego stosować i ten zakaz jest na tyle surowy, że nie tylko zabrania chodzenia na randki, ale czasem, zależy od wytwórni, czasem może być na tyle surowy, że zabrania wręcz kontaktów z płcią przeciwną, ponieważ nawet rozmowa idola z idolką może zostać źle odebrana. W poprzednim filmie wyjaśniłam wam, dlaczego te związki są ukrywane. Wszyscy dobrze wiemy, że niektóre związki są akceptowane przez fanów, przechodzą bez echa, natomiast niektóre natrafiają na ścianę sprzeciwu i od razu wybucha skandal. Więc które to te najbardziej skandaliczne i najbardziej głośne związki idoli, dlaczego było o nich aż tak głośno? I wydaje mi się, że większość z nas zgodzi się, że sprawcami jednego z największych dating skandali w K-popie są Hyuna i Idon, obecnie Don. Zacznijmy od tego, że oboje należeli do tej samej wytwórni, czyli do Cube Entertainment, i Hyuna ma ogromną sławę. Początkowo jako członkini 4MINUTE, następnie jako solistka, natomiast Idon należał wcześniej do zespołu Pentagon i oboje należeli też do Triple H. Na początku sierpnia 2018 roku pojawiły się plotki o tym, że Idon i Hyuna się ze sobą spotykają i jak to w K-popie bywa, od razu zrobiło się głośno na ten temat, no bo spójrzmy prawdzie w oczy, nikt się tego nie spodziewał i to było dość szokujące. I nie mam tutaj na myśli niczego złego, ani że do siebie nie pasują, ani nic w tym stylu, po prostu nikt niczego nie zauważył, ale oczywiście do czasu, bo po jakimś czasie, jak zawsze, już mówiłam o tym wcześniej, jak zawsze zaczęły powstawać filmiki w stylu 15 momentów, które dowodzą, że Idon i Hyuna spotykali się od dawna, i w takie filmiki nie należy wierzyć, bo jeżeli ktoś chce znaleźć dowód na coś, to po prostu go znajdzie bez najmniejszego problemu. I tutaj za przykład mogę dać mój osobisty faworyt, czyli na przykład to, że V z BTS i aktorka Kim Yoo-jung są razem, bo jechali jednym metrem. Wracając, pojawiły się plotki o Hyunie i o Idonie, szczególnie, że ich urodziny są oddalone od siebie o raptem 6 dni. Podobno świętowali je razem. Oczywiście Cube Entertainment ekspresowo wszystkiemu zaprzeczyło. Powiedzieli, że te oskarżenia są bezpodstawne. I tutaj jestem w stanie się zgodzić, bo co z tego, że ktoś ma urodziny obok siebie albo że świętowali je razem, skoro są w jednej wytwórni, więc mają do tego prawo. I ja na przykład mam urodziny 8 listopada, a Hong Jung z 80s ma 7. I czy to o czym świadczy? No nie bardzo. Poza tym to Bias An, więc nawet nie powinnam o tym myśleć. Żartuję oczywiście, czyli padło zaprzeczenie, tylko że dzień później to sami zainteresowani potwierdzili, że jednak w związku są. I to wcale nie krótko, bo od 2 lat, dokładnie od 2016 roku. No i zaczęło się dziać. W internecie było mega głośno na ten temat, wszyscy o tym mówili. Niektórzy oczywiście byli za, inni byli przeciw, ale zaczęły się pojawiać takie wpisy, jak mniej więcej takie, które mówiły, że jakim cudem udało im się to ukrywać tak długo i dlaczego oni ukrywali to tak długo, dlaczego okłamywali fanów i jak w ogóle śmieli się w sobie zakochać i ze sobą spotykać, no bo przecież K-popowi idole nie mogą. Hyuna i Idon wyjaśnili, że postanowili się ujawnić, ponieważ nie mogli spojrzeć swoim fanom prosto w oczy, nie mogli udawać, że nic się nie dzieje, więc postanowili być wobec nich szczerzy i powiedzieć, że są w związku. Tylko wiecie, to troszeczkę dziwnie wygląda, jak agencja zaprzecza, a kilkanaście godzin później artyści mówią coś innego, więc mówiąc
niesubtelnie, albo nawet w sumie subtelnie, Hyuna i Idon przestali należeć do Cube Entertainment, a agencja o tym poinformowała i dodała, że zaufanie zostało złamane. Ale jak dla mnie to nawet wyszło im to na dobre, ponieważ teraz należą do P-Nation, czyli do wytwórni Psy'a, i robią coś niesamowitego, ja naprawdę podziwiam to, co robią, a piosenka Donna jest genialna. Inny skandal związany z randkowaniem: Baekhyun z EXO oraz Taeyeon z Girls' Generation, czyli znowu osoby z tej samej wytwórni. Jeżeli słuchacie K-popu troszeczkę dłużej, to na pewno pamiętacie, co się wtedy działo, jak było głośno na ten temat i te wszystkie zdjęcia publikowane przez Dispatch, te wszystkie insynuacje, czy oni ze sobą są, jak długo ze sobą są i w ogóle po co ze sobą są. Ale to wszystko wydało się w 2014 roku, jak to w K-popie bywa, od razu fani znaleźli mnóstwo dowodów na istnienie tego związku, doszukali się identycznych rzeczy u Taeyeonu i Baekhyuna, jak na przykład posty na Instagramie, gdzie podobno była zakodowana wiadomość od Taeyeon dla Baekhyuna i od Baekhyuna dla Taeyeon, i takich rzeczy było naprawdę sporo. Ale to jedno, bo moim osobistym faworytem w tym wszystkim było zdjęcie lampy, które Taeyeon wstawiła na swój Instagram. Jak wiadomo, EXO ma supermoce i supermocą Baekhyuna jest światło. Przypadek? Ja nie wiem, fani nie sądzą. I to od fanów się zaczęło i właśnie od takich rzeczy, których próbowali się doszukać, bo były na przykład posty na Instagramie, na których Baekhyun i Taeyeon mieli te same buty, albo zdjęcia odkopane przez fanów, gdzie mają albo takie same kolczyki, albo takie same bransoletki, takie same słuchawki. No tego było całkiem sporo. No ale potem SM Entertainment potwierdziło, że Taeyeon i Baekhyun są w związku, poznali się w momencie, kiedy Baekhyun dołączył do wytwórni, wtedy też jako trainee wyznał, że bardzo ją podziwia, dostawał od niej mnóstwo rad, no i spędzali ze sobą dość sporo czasu w tej wytwórni i w ten właśnie sposób ich znajomość wskoczyła na wyższy level. Tylko że fani byli wściekli i to zarówno fani Girls Generation, jak i fani EXO, ale fani EXO byli wściekli dlatego, że Baekhyun kiedyś powiedział, że nie zamierza się z nikim spotykać do momentu ukończenia 35 roku życia i wszyscy chyba wzięli to aż za bardzo do siebie. W dodatku ten skandal wybuchł tuż po odejściu Chrisa z EXO, więc pomyśleli sobie ci ludzie, że Baekhyun zamiast przejmować się losami zespołu, to zaczął chodzić sobie na randeczki. A potem nagle się zaczęły pojawiać wpisy w internecie o tym, że oni tak naprawdę nie są ze sobą, że na pewno nie są razem, tylko to był bardzo sprytny zabieg SM Entertainment, żeby skupić uwagę fanów na czymś innym niż skandal związany z odejściem Chrisa z EXO. Tylko że to by oznaczało, że te wszystkie zdjęcia opublikowane przez Dispatch były ustawione, a to raczej nie jest możliwe. A fani Girls' Generation, to ja za bardzo nie mam pojęcia, dlaczego byli wściekli. Nie doszły do mnie żadne sensowne argumenty, jeżeli chodzi o to. Tak czy siak, im się to też nie za bardzo podobało. A skoro już jesteśmy przy temacie EXO, to oczywiście w dwóch poprzednich filmikach wspominałam także o Kaim z EXO, który też miał dwa mini dating skandale. Najpierw z Crystal z FX, a następnie z Jennie z Blackpink. I tak sobie myślę, że ja naprawdę już długo siedzę w K-popie, skoro pamiętam te wszystkie dating skandale, ale o Kaim już wspominałam tak ze 2, 3, może 10 razy na tym kanale, jeżeli chodzi o jego randkowanie. I to się zaczęło od tego, że wszyscy od zawsze shipowali Kaja z Crystal, uważali, że do siebie pasują, robili fanarty, robili edity, no wszystko tak naprawdę było w internecie. I to jest rzecz, której ja nigdy nie potrafiłam dostrzec, bo jak dla mnie to oni nie mieli za bardzo ze sobą interakcji, no poza tym, że byli w jednej wytwórni i oboje robili K-pop, to ja tego po prostu nie widziałam, dla mnie to miało tak samo dużo sensu jak plotki o tym, że Jimin spotyka się z Hwasą, no po prostu bezpodstawne i wyssane z palca. Ale fani widzieli dowody, fani to shipowali i nagle SM Entertainment dropnęło newsa, że Kai faktycznie spotyka się z Crystal i ja się tutaj mocno zdziwiłam, ponieważ uznawałam, że to są plotki wyssane z palca, a nagle to się okazuje prawdą. Ale jak fanom zawsze podobało się shipowanie Crystal, tak nagle im się odwidziało, nagle uznali, że to nie powinno się dziać. I na przykład Instagram Crystal zamienił się w lawinę gróźb skierowanych w jej stronę, a w internecie pojawiło się naprawdę mnóstwo drastycznych zdjęć samookaleczających się fanek po usłyszeniu tej nowiny. Co ciekawe, pamiętam, że wtedy dosłownie cały merch z Kaim staniał i ja byłam jak taka, nadal jak taka samotna wyspa niewierząca w ten związek, więc postanowiłam wykupić cały merch z Kaim po taniości. I dobrze zrobiłam, naprawdę
naprawdę to była najlepsza decyzja w moim życiu. Okupiłam się dosłownie potąd, ale związek Kaja i Krystal co prawda trwał długo, bo rok, ale w końcu są zerwali i powód był jak zawsze oczywisty, czyli zapchany grafik i obopólna decyzja o skupieniu się na swoich karierach. I skoro już nawiązałam do shipowania, to pamiętam, że w internecie po zerwaniu Kaja z Krystal pojawił się taki mem, gdzie na domu był napis Welcome Home Cheater, czyli witaj w domu zdrajco, i to był rzekomo szyld powieszony przez Temina, a ja naprawdę lubię te Kai. Kai miał też skandal z Jennie z Blackpink, to była radosna, noworoczna nowina, dobre rozpoczęcie nowego roku, ale o tym już wspominałam na kanale, więc jeżeli chcecie posłuchać więcej na ten temat, to oczywiście łapcie odnośnik, nadróbcie zaległości, ale oni także zerwali z tego samego powodu, czyli brak czasu, zapchany grafik. Ale już dość długo o tym mówię, a dating skandali w K-popie jest naprawdę sporo, więc jeżeli chcecie więcej posłuchać na ten temat, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i dajcie mi znać w komentarzu, że chcecie więcej filmików na ten temat, i tutaj poproszę was o czarne serduszko w komentarzu. I nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o filmach, ale ten film się jeszcze nie kończy, więc poczekajcie ze mną jeszcze chwilę. Ale jeszcze małe podsumowanie na koniec tej części, bo jeżeli zastanawiacie się, dlaczego K-popowi idole nie mogą się ze sobą spotykać, to odpowiedź jest dość prosta. Model biznesowy K-popu bazuje na fantazjach fanów będących w pseudo-związkach ze swoimi idolami. Więc jeżeli idol zaczyna być z kimś w związku w prawdziwym życiu, to ten model biznesowy K-popu zostaje złamany, fani zaczynają czuć się zdradzeni, co jest w sumie całkiem logiczne i normalne, no bo dziwnie jest jednak fazować na kogoś, kto jest zajęty, i w normalnym życiu to też tak działa. Ale to by było na tyle w tym filmiku, jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, żeby zasubskrybować kanał. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.